Dzień dobry. W końcu udało mi się wyjść ze strefy komfortu i przełamać przez tą blokadę i odkładanie tego. Dobra, jutro nagram, czy może od poniedziałku, czy może od 1 marca, od 1 kwietnia. Udało mi się w końcu stanąć przed aparatem i zacząć. Także bardzo się cieszę, a jednocześnie bardzo się boję, co to z tego będzie, jak to zostanie odebrane, czy coś ciekawego będę miał do powiedzenia. A może zacznę od początku. Ja nazywam się Michał Szostak i od 8-9 lat gram w rugby, oczywiście amatorsko. To jest coś, przez co mocno się definiuję i właśnie głównie ten aspekt rugbowy chciałbym tutaj pokazać, a chciałbym to pokazać z tego względu, że przez te 8-9 lat wydarzyło się tyle fajnych i ciekawych rzeczy, że szkoda, że to umyka i nie jest gdzieś udokumentowane. Między innymi byli u nas w Szczecinie przecież zawodnicy z Fidżi. My byliśmy na kilku mega dobrych turniejach, na przykład w Kopenhadze, gdzie po prostu świat rugbowy jest zupełnie inny. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie, jak te vlogi wyjdą. Mam nadzieję, że uda się ten klimat przekazać. Na pewno nie od pierwszego odcinka, ale myślę, że będzie fajnie, także zapraszam. Kurczę, ledwo weszliśmy na boisku po niedotykaniu piłki praktycznie całą zimę, połowę jesieni, połowę wiosny. Nie no, wiosna się teraz dopiero zaczęła. Więc nie dotykaliśmy piłki bardzo długo. Minęło 5-6 treningów, jeśli w ogóle. Gdzie mogliśmy sobie porzucać, w końcu poczuć to, co każdy z nas kocha w drużynie, czyli no po prostu grę. No i jesteśmy uziemieni, niestety. Ale wiadomo, zdrowie jest najważniejsze i wszyscy odwołują swoje treningi i spotkania w większych grupach, także wszyscy to robimy dla jakiegoś wspólnego celu. No i cóż, z niecierpliwością czekam, aż wrócimy na boisko. No a do tego czasu jakoś można przygotowywać się w domu, szukać zamienników tych ćwiczeń, siłowni. W sumie przez tego koronawirusa mam na tyle czasu, że to też był jakiś czynnik, żeby zacząć nagrywać. Także jakieś tam szczęście w nieszczęściu. Nie wiem, czy to widzicie, ale dla tych wschodów tutaj, dla tego widoku z naszej sypialni, to naprawdę warto wcześniej wstawać. Pięknie. Bardzo fajnie nastraja na cały dzień. A więc jestem już w outfitiku rugbowym, przygotowany na trening w domu. I tak w sumie można się zastanawiać, po co w zasadzie wstałem na piątej, po co się ubrałem w stroje treningowe, skoro jestem w domu. Będę pracował też z domu. A robię to tylko dlatego, że widziałem kiedyś coś na kształt, nie wiem, takiego filmu dokumentalnego, gdzie były opisane losy rozbitków ze statku. Przyjmijmy, że jest sobie statek, który się rozbił i trzeba było podzielić załogę na dwie grupy. Jedna trafiła do jednej szalupy ratunkowej, druga do drugiej. I teraz była pewna istotna kwestia między tymi dwoma szalupami. Chodziło o to, że w pierwszej szalupie ci pracownicy tylko i wyłącznie czekali na ratunek i leżeli, jedli swoje racje żywnościowe i tyle. A w drugiej szalupie normalnie życie toczyło się swoim tempem, tak jak to miało miejsce na statku. Czyli były warty czy wachty, marynarze się zmieniali, tak, spali w określonych godzinach, mieli swoje właśnie zmiany, gdzie teoretycznie pracowali na takiej małej szalupce. I różnica była w momencie, gdy ich znaleźli, bo ta pierwsza ekipa nie mogła zejść o własnych siłach z tej szalupy. Musieli im pomagać ratownicy, a druga ekipa jakby nigdy nic zeszła sobie do łodzi tej ratunkowej, która ich tam podjęła. Także taki aspekt psychologiczny bardzo mocno tutaj się wkrada i chodzi o to, że warto być w tym swoim toku, zwłaszcza jeżeli ma się go uporządkowanego,
Ja tak też zamierzam zrobić, bo zauważyłem, że po 3 dniach tej kwarantanny trochę się rozleniwiłem, właśnie wstawałem później, trening nie był tak do końca robiony, dodatkowo jeszcze żarcie było dość słabe. No i to najlepsze po prostu ścieżka w dół, żeby się zapuścić, a fajnie by było jakąś fajną formę na ten sezon przygotować. Jest. Dobra, zaczynamy z tym tematem. Pierwszy mój taki trening w domu. W sumie to nagrywanie trochę motywuje do tego, żeby dobrze technicznie robić ćwiczenia, bo w końcu ktoś to zobaczy, chyba, może. Może ktoś to zobaczy, więc tak, dobrze to motywuje. Szybki prysznic, szybki zimny prysznic, co ważne. No i dobra, home office. No i dzień jakoś mija, ale pograłoby się w to rugby, kurczę, brakuje. Brakuje. Wow, ale szybko zleciał ten dzień. Mam nadzieję, że spodobał Wam się ten materiał i że uda się go wrzucić jeszcze dzisiaj, a że jutro będzie kolejny. Także dziękuję.